Komisja Europejska dała 2 miesiące Węgrom, Słowacji, Litwie, Łotwie i Bułgarii na zmianę przepisów odnośnie możliwości nabywania przez cudzoziemców ich ziem rolnych. Następna może być Polska. Czy cudzoziemcy powinni mieć okazję i możliwość nabywania naszych ziem? O to zapytamy w kolejnym Głosie Ulicy. Nie, absolutnie. Dlaczego? No bo nie powinniśmy sprzedawać Polski w obce ręce. No tak, ale z drugiej strony, przystępując do Unii Europejskiej, braliśmy to pod uwagę. No braliśmy, ale nie powinno być w obcych rękach nasz naród. I dlatego nie jestem za tym, żeby sprzedawać ziemi Polski. Nadal będę w opozycji, czyli fajnie, że bierzemy pieniądze, ale nie stosujemy się do praw Unii Europejskiej. Czy to jest fair? Unia Europejska też się dobrze nie stosuje i też wszystkiego dobrze nie robi. Na przykład patrząc na uchodźców teraz. Polska jest dla Polaków, a nie dla szumowiny jakiejś tam arabskiej, dla terrorystów i tak dalej. No tak, ale z drugiej strony, przystępując do Unii Europejskiej, wiedzieliśmy, na co się piszemy, wiedzieliśmy, tak, że będziemy musieli prędzej czy później to spełnić, ten tak, warunek. Tak, tak, owszem, ale... Czy to jest fair, plany, że teraz się wycofujemy? Plany były inne, no niestety, poszanowanie... suwerenności poszczególnych państw i tak dalej, a nie wymuszanie. Żeby nie rządzili normalnie, wiesz, Unia, żeby u nas nie wtrącała się w ogóle, właśnie o to chodziło. No ale to, tak się nie da, jesteśmy w Unii Europejskiej. No tak, no właśnie, da. Czyli pana zdaniem również nie powinniśmy pozwolić cudzoziemcom nabywać polską ziemię? Tak, tak, nie powinniśmy. No raczej nie. Dlaczego? Polska ziemia dla wszyscy Polaków. Są na nie. Dlaczego? No bo tak, bo żyjemy w Polsce, nie? No tak, jak najbardziej, ale żyjemy też w Unii Europejskiej. No nie szkodzi. Jak jesteśmy w Unii, no to powinno się wszystko razem łączyć, prawda? No i tak, ale wtedy masowo mogą wykupywać naszą ziemię, no, polską to zmieni? W to, że nie będzie w polskich rękach, przynajmniej fragmentarycznie. Na stan dzisiejszy, jak jest sytuacja w naszym kraju i w ogóle w Europie przede wszystkim, nic nie możemy powiedzieć, bo nie wiemy, o co chodzi. Ale państwa zdaniem powinniśmy umożliwić cudzoziemcom nabywać polską ziemię? Jeżeli, ja nie mam przeciwwskazań. Jeśli Europa, to Europa. A jeśli Polska, to Polska. Czyli państwo się nie boją tego, że polska ziemia może przechodzić w obce ręce? Nie. Nie. Różnie to może być. Zobaczymy, tak? Tak, tak. Większość mieszkańców jest przeciwna temu pomysłowi. Z drugiej strony nie dziwię się. To strach przed nieznanym, ale trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej nie bylibyśmy pierwszym tego typu przypadkiem.